Tragiczny pożar na plebanii. Badania DNA potwierdziły najgorsze, nie żyje ksiądz. Tragiczny pożar na plebanii parafii świętego Mikołaja w Kozłowie na Śląsku miał miejsce w październiku, ale dopiero teraz śledczy zyskali pewność. Diecezja potwierdziła, że ludzkie szczątki znalezione w pogorzelisku należą do księdza Andrzeja Wandzla. Jest komunikat w sprawie pogrzebu. Tragiczny pożar na plebanii. Parafia w Kozłowie pod Gliwicami w województwie śląskim znalazła się na ustach wszystkich 21 października. Służby poinformowały bowiem, iż otrzymały wezwanie do pożaru na tamtejszej plebanii. Strażacy biorący udział w akcji natknęli się na zwęglone ciało. Ludzkie szczątki znajdowały się na parterze plebanii, ale z racji ich stanu nie można było określić, kim jest zmarły. Nastąpił przełom w sprawie. Badania DNA potwierdziły najgorsze. Parafianie od początku przeczuwali, że ofiarą śmiertelną pożaru plebanii jest jeden z wikariuszy służących w kościele. Mowa o księdzu Andrzeju Wędzlu. Głos zabrała diecezja gliwicka. W czwartek, 23 listopada, pojawił się oficjalny komunikat rozwiewający wątpliwości na temat tragicznego pożaru na plebanii. Przeprowadzone badania DNA potwierdziły przypuszczenia parafian. Informujemy, że potwierdzona została tożsamość odkrytych na miejscu zdarzenia ludzkich szczątków, które należą do świętej pamięci K.S. Andrzeja Wandzla, administratora parafii świętego Mikołaja w Kozłowie, czytamy w komunikacie. Zaplanowano już datę pogrzebu duszpasterza. Kiedy odbędzie się pogrzeb księdza? Ksiądz, który zginął w pożarze plebanii, zostanie pochowany w sobotę 2 grudnia. Niemniej uroczystości pogrzebowe rozpoczną się już 1 grudnia. W piątek o godzinie 17 odbędzie się eksporta w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kozłowie. Natomiast sam pogrzeb zaplanowano na godzinę 10 2 grudnia. Ciało zostanie złożone na lokalnym cmentarzu. Kanclerz kurii zdecydował się na osobiste słowa po tragicznym pożarze na plebanii. Podziękował nie tylko strażakom oraz policjantom biorącym udział w akcji gaśniczej. Szczególne słowa wdzięczności kieruje do wszystkich parafian z Kozłowa za pracę i trud włożone w uporządkowanie miejsca zdarzenia oraz za solidarność i postawę wiary w trudnym doświadczeniu dla parafii, przekazał K.S. Sebastian Wiśniewski.